szczecińskie podwórze nie zachwycają zwykle urokiem. Są szare, brudne, ich jedynymi stałymi elementami są kosze na śmieci i trzepaki. Zarząd budynków i lokali komunalnych wspólnie ze wspólnotami mieszkaniowymi postanowił zmienić ten obraz, stąd inicjatywa Zielone Podwórka, której szósta edycja właśnie została podsumowana. W roku 2013 udało się wyremontować 8 podwórek łącznie, to więcej niż w roku ubiegłym. Łącznie od samego początku tej akcji, czyli od 6 lat, 78 podwórek zostało już wyremontowanych i oddanych. A co się zmieniło? Zmieniło się tak naprawdę wszystko na tych podwórkach, bo jeżeli porównać by dwa zdjęcia przed i po, to trudno powiedzieć, że to wciąż to same podwórko. Rewolucja, jaką przeszły podwórza, budzi zachwyt. Zamiast brzydkiej, szarej przestrzeni mamy piękne, zielone miejsce rekreacji, na które bardzo przyjemnie się patrzy i w których spędzanie czasu nie jest przykrą sprawą. Mieszkańcy sami są autorami zmian. Ten indywidualny charakter jest widoczny jako efekt końcowy. Często z po prostu betonowego klepiska, na którym stoi na przykład pojemnik na śmieci i jakieś gabaryty, to takie podwórko zmienia się w miejsce wypoczynku, gdzie znajdują się na przykład fontanna, miejsce odpoczynku dla osób starszych, ławki, miejsce do wspólnego przesiadywania przez sąsiadów, plac zabaw, no i oczywiście rośliny, bo to jest tak naprawdę klucz programu, czyli te zielone nasadzenia, na które także wspólnoty mają bardzo wiele pomysłów. Do programu w 2013 roku zgłosiło się ponad 30 wspólnot mieszkaniowych. Zbilcz wybrał tylko kilka z nich. Kwota dofinansowania była regulowana przez Urząd Miasta, jednak w większości przypadków absolutnie wystarczyłaby pokryć koszty planów renowacji. Każda wspólnota tak naprawdę sama określa, ile pieniędzy potrzebuje na takie podwórko. My oczywiście mamy limit przyznany przez Urząd Miasta i w tym roku było to 600 tysięcy. Łącznie prawie 6 milionów zostało już wydanych od samego początku tej akcji. W tym roku 600 tysięcy i te 600 tysięcy udało się przekazać 6 wspólnotom. Zarząd budynków i lokali komunalnych na rok 2014 zapowiedział 7. już edycję akcji Zielone Podwórka.